Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Dawno się nie widzieliśmy. W sensie mam zaległości jakiś miesiąc w edytowaniu vlogów, bo nagrałam, ale nie miałam kiedy do tego usiąść. Bardzo dużo się dzieje. To jest ten czas w roku, który jest bardzo, bardzo busy. Nie mogę się rozwolić, powiem mniej więcej, a kiedy już jestem, no, mniej więcej wyrobiona, nigdy do przodu, to padam na ryj, za przeproszeniem, po prostu. I dlatego, no i do tego mam zaległości. Ale pomyślałam, że mam ochotę coś nagrać. Dlaczego nie? Idziemy sobie z małą do Lidla teraz. Ostatnio kupuję tam takie croissanty do piekarnika, mrożone. Te, które są w sklepie, też są odmrażane, więc wydaje mi się to być dokładnie ten sam croissant. I powiem wam szczerze, że są super, są pycha. Moja myszka mała. Kupiłam tą kurtkę skórzaną, słuchajcie, w Sinseju w Polsce i jest po prostu przefantastyczna. Wieje dzisiaj dosyć mocno. Ostatnimi czasy też nieziemsko pada. Tak pada, że aż mi zalewa cały ogród. No, ale póki co idziemy do Lidla, zobaczymy, co tam jest. Ja się dzisiaj prezentuję tak, słuchajcie. W tle słychać moje dziecko. Spodnie u dołu mogły być wyprostowane, ale dobra tam. Spodnie sobie kupiłam niedawno na wyjazd do Polski. Właściwie nie na wyjazd, tylko miałam je sobie przeznaczyć na wyjazd i wzięłam, ale było w Polsce tak gorąco, że właściwie nie miałam okazji ich ubrać, dopiero na sam koniec, ale to już się nie liczyło. Bluzkę sobie kupiłam, ona jest taka do łokci. Kupiłam sobie ją w Polsce też w Dębnie, no i moją katanę. I do tego mam taką zarąbistą torebkę. Można by rzec może, że jest dziecięca dla niektórych, ale mnie się bardzo podoba, lubię ją nosić na jesień. Jest taka słodka, naprawdę. Także jestem gotowa na jesień. My już wróciłyśmy do domu. Pokażę wam szybko, co kupiłam i będę chować, zanim się rozmrożą niektóre rzeczy. Tu mój mały pomocnik już mi pomaga układać. Kupiłam, słuchajcie, fasolkę. Nie wiem, czy kupujecie takie fasolki. Bardzo popularne są te z Heinza, ale słuchajcie, ja nie lubię w ogóle Heinza. Tej firmy w ogóle nie lubię. Ani kaczupu, ani tych fasolek. Nie smakuje mi. Wszystko jest jak ocet, jakieś takie dziwne. A te z Lidla są naprawdę dobre, naprawdę są spoko. Kupiłam pomidory w puszce też, bo będę robić makaron z sosem. Przechodziłam koło takiej wielkiej paczki, słuchajcie, kawy. Była przeceniona na 6,29 funta z 8,99. Pomyślałam sobie, a w sumie czemu nie? Do tego kupiłam mleko. U nas mleko wygląda w taki sposób. To jest taka wielka butla. To jest 2,27 litra, czyli 2,3 litra, 4 pinty. I no, ja zawsze kupuję takie dwie butelki, to mi tak mniej więcej na 2 dni starcza. I teraz tak, do tego kupiłam jeszcze cheddar. Ten jest najfajniejszy do tostów, bardzo lubię cheddar. W ogóle ja lubię bardzo ser. Ja kupuję dużo takich, takich fajniejszych serów, ale właśnie do tostów kupuję taką wielką paczkę. I do tego właśnie też chleb tostowy. My nie jemy chleba właściwie, oprócz tostów chleba nie jemy. Ja nie przypadam za chlebem i nikt nie jest tak bardzo aż przejęty chlebem. Do tego kupiłam też mięso mielone. Moim zdaniem wieprzowe mięso mielone jest najlepsze do wszystkiego. Możliwe, że te wołowe jest lepsze do burgerów tylko, ale do wszystkiego innego preferuję wieprzowe. Też przeszłam obok takich pięknych kwiatów. Tutaj musiało mi się coś przed chwilą, coś mi się musiało stać, ale jakieś śliczne, śliczne jesienne kwiaty. Do tego kupiłam, słuchajcie, jeszcze pieczarki, bo mamy też steki do zrobienia, więc to będzie jako datek, czyli brokuły, takie brokoletki, nie wiem jak to powiedzieć, pieczarki. I do tego będę chciała też upiec te małe pomidorki. Do tego jeszcze kupiłam szynki, ziemniaki, może się zrobi szybko frytki do tych wszystkich, wiecie. Do tego, nie wiem czy jak szłam, to wam opowiedziałam o tych croissantach, są ekstra, bardzo, bardzo są smaczne i smakują dokładnie tak samo jak te, które są w środku w Lidlu, także ja je polecam. Jeśli chodzi o cenę, to też się bardziej opłaca, bo te upieczone kosztują 55 pensów za jedną sztukę, a te 8 kosztują 2,55, tego i tak wychodzi trochę taniej. Do tego kupiłam jeszcze dwa pudełka dorsza mrożonego. I o tym w ogóle nie wspomniałam, o marchewce, ogórku i takich małych sałatkach. I właściwie to wszystko. Jeszcze tutaj
przechodziłam koło tej sekcji z różnymi upieczonymi rzeczami i widzicie, nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie o co chodzi. To jest takie ciasto francuskie z leśnym drzemem i do tego jeszcze kupiłam brownie, które ma być sernikiem też. Także tak się sprawy mają, tyle kupiłam. Wracając jeszcze zaszłam do apteki, bo tam była moja recepta do odebrania. Już wam kiedyś mówiłam, ale powtórzę, bo będę się tym chwalić, dopóki mogę, że u nas w Wielkiej Brytanii recepty są za darmo, słuchajcie, także jeżeli na przykład mam coś do odnowienia, to można to zrobić przez internet, ale tam coś u mnie nie działa, więc ja dzwonię, zostawiam wiadomość, co bym chciała i gdzie bym chciała, żeby mi tą receptę wysłali, czyli wtedy idę sobie teraz do apteki i odbieram. U nas nie ma tych e-recept i tego wszystkiego, więc dla was to może być wciąż jeszcze 100 lat zamrożonami, mimo że wam się bardzo często wydaje, że to Polska jest trzecim krajem świata, a u nas na przykład nie ma czegoś takiego jak e-konto pacjenta, ani nic w tym stylu, nie ma e-recept, nie ma czegoś takiego. A jakbyście zobaczyli, jak ta apteka wygląda w środku, byście nie uwierzyli. Wygląda jakby była, jakby się czas zatrzymał w roku 1991 i tak zostało do tej pory, jak słowo daję. No, ale mniejsza o to, pomimo tego wszystkiego, najważniejsze jest to, że nie muszę płacić za to, co biorę właśnie od lekarza. I tak samo jest z tym wszystkim, co na bieżąco bym potrzebowała. Tylko może też jest kwestia tego, że dlatego, możliwe, że dlatego też lekarze nie są tak bardzo super chętni na wypisywanie tych wszystkich leków, dlatego wszystkim przepisują ten paracetamol. Chociaż ja nie mogę już narzekać, bo lekarz, do którego ja jestem zarejestrowana, ta cała przychodnia, są naprawdę ekstra, są ekstra, nie mogę narzekać, naprawdę nie odsyłają mnie tak jak kiedyś mnie odsyłano, tak jak słyszę, że innych odsyłają, po prostu chodzi mi o to, że masz poczucie, że właściwie po co się starasz kontaktować z lekarzem, skoro oni ci i tak powiedzą, że masz to, nie wiem, przeleżeć albo właśnie weź sobie paracetamol, wypij ciepłą herbatę, kiedyś mi też tak mówiono, po prostu pierdy takie, no ale teraz nie mogę narzekać, ale dobra. Dobra, chowam te rzeczy, bo niektóre są do zamrażarki. I co? Zobaczymy, co dalej. Muszę się zaraz przebrać, bo właśnie w takich białych spodniach. Dlatego mówiłam, że zostawiłam je do Polski, bo po prostu jakbym je założyła wcześniej, to bym je pobrudziła. Po pierwsze, bo są jasne, a po drugie, bo to jestem ja. I to bym pewnie było tak pobrudzone, że za pierwszym użyciem i to nie do sprania. Nie do sprania. No tak. No dobra, także przebiorę się, żeby się czuć trochę swobodniej, bo bym chciała coś ugotować i zabieramy się za dzień. Po 7 wieczorem. Ja właśnie dojechałam do studia. Wziąłam ze sobą obiad, mam też ciepłą herbatę, Netflix, mam co robić. Po południu poszłam się zdrzemnąć małą, a po prostu padłam. Jak zwykle takie, że mówię wam, najpierw się zaharuję, a potem padam na twarz. Ustawiam scenki świąteczne w studiu, także jest fajnie. Dobrze, że właściwie zrobiłam sobie wczoraj przerwę, no nie miałam wyjścia, nie mogłam już nic więcej zrobić. Znaczy mam światła, muszę je teraz poukładać. Nie wiem, czy słyszycie, na górze są próby różnych zespołów. Ale nie chciało mi się wczoraj tych świateł już rozkładać, bo się nacharowałam z tymi scenkami. Nawet wam pokażę. Tam są, będą absolutnie czadowe. Słuchajcie, i teraz tak, przyszło mi dzisiaj drzewko, czyli Christmas tree, czyli choinka, przyszła mi dzisiaj. Będę rozkładać. Nie jestem pewna, czy ona jest taka złożona na dwie czy trzy części, czy trzeba wsadzić pojedyncze gałązki, bo takie też są. I mam nadzieję, że to nie jest jedna właśnie z tych, bo
ale mam Netflix w sumie, także jest okej. Mówiąc, że dobrze, że zrobiłam sobie przerwę, chodzi mi o to, że jak wczoraj, jak się tak namachałam i to wszystko było jeszcze takie świeże, to sobie najpierw czułam euforię, potem czułam, nie jestem tego pewna, a dziś jak tak weszłam i zobaczyłam to znowu poczułam tą euforię. Także zmęczenie robi swoje i słuchajcie, to będzie po prostu tak piękne, muszę jeszcze kilka rzeczy dokupić, ale już widzę teraz co. Miałam to w głowie, że co, ale nie chciałam też kupować tak w ciemno na, wiecie, żeby potem to wszystko leżało, jeżeli nie będzie użyte. Potrzebuję czerwone koce i kilka może poduszek jeszcze. Teraz Peter do pracy jeździ jeepem, więc nie mam w ciągu dnia samochodu, ale albo w weekend skoczę, albo może jutro zobaczymy, albo w przyszłym tygodniu, w któryś dzień, chociaż w sumie ja bym chciała w niedzielę zrobić zdjęcia. Zobaczymy, jak się wyrobię. Bo to są takie przyjemne zakupy, wiecie, to nie jest tak, że och, muszę to pójść kupić, chociaż z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Więc jeszcze mi kilka rzeczy zostało do zrobienia też w domu, na przykład wykrochmalenie serwetek, bo mam pewien pomysł, co z nimi zrobić. Mam takie, wiecie, takie małe serwetki jak w starym stylu i uznałam, że w końcu przyszedł na nie czas, żeby je fajnie wykorzystać. Na pewno mi się tutaj przydadzą, fajnie je tutaj dodam. Potrzebuję wydrukować jeszcze kilka rzeczy, także dekoracji jeszcze muszę trochę dołożyć, takich własnoręcznie robionych, może tak. Planuję, żeby te zdjęcia, te scenki były takie naprawdę wyjątkowe, takie w moim stylu, czyli jedyne w swoim rodzaju. Słuchajcie, nie chcę w ogóle brzmieć jakoś tak śmiesznie. Jest tutaj kilka fotografów, znaczy jest dużo fotografów, jak w każdej branży jest, jak tylko zaczynacie coś robić, się okazuje, że jest z waszej branży bardzo dużo ludzi dookoła was. I to nie jest, nawet nie chodzi mi o jakieś tam szczególne rywalizacje, tylko ja robię swoje, może tak. Jestem święcie przekonana, że robię rzeczy po prostu inne i inaczej niż inni, więc ogólnie nie mam presji pod tym względem, ale jak zobaczyłam ich scenki, dwóch różnych fotografów w tym roku, to jedna ma moją scenkę z tamtego roku, a druga ma drugą scenkę z... Miałam dwie scenki w tamtym roku i jedna ma jedną scenkę, a druga ma drugą scenkę. Nie są zupełnie identyczne, jeden do jednego, jest dokładnie to samo, tylko trochę inaczej, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Bo tych scenek świątecznych jest tak dużo, że tu nie ma mowy o przypadku. Tu nie ma żadnego przypadku, ale to nic. Biorę to w taki pozytywny sposób, wiecie, hashtag trendsetter. No, w tym roku chciałabym zrobić coś takiego naprawdę wow, znowu takiego wow, więc myślę, że to idzie w dobrym stylu. Poszłam się zdrzemnąć, już mówiłam wam, że poszłam się zdrzemnąć i jestem taka trochę rozbita wciąż, ale zaraz dojdę do siebie. Pokażę wam coś w ogóle, bo zanim ten vlog wejdzie, to na pewno wejdą jeszcze te, których mam w Polsce i tam mówiłam wam, że zbieram trawę. I pokażę wam, w sumie ten fotel, który tutaj mam przyozdobiony, jest teraz zawalony rzeczami, ale to nic, pokażę wam mimo wszystko, jak to wyszło. I te trawy, które do mnie przyszły z Polski, one były trochę, one były takie fajne, takie puszyste, jakie zebrałam, a jak doszły do mnie, to były takie zbite, bo my je tak zapakowaliśmy, że one się w sumie zbiły, że były takie cieniutkie. Ale to nic, te trawy, o których ja tam we vlogu mówiłam, że tutaj były ścięte, słuchajcie, odrosły, tak nagle. Nagle mówię, no bo długo nie było ich, długo właśnie były takie łyse, a nagle jakoś tak urosły i pokażę, i zebrałam trochę właśnie, znaczy zebrałam cały bagażnik tych traw i tylko tyle wyszło, to jest tak śmiesznie, kiedy to się właśnie zaczyna redukować i sami zobaczycie zresztą. Tutaj mam z boku i tam przyozdobiłam tak dookoła. Jeszcze bym chciała taki, żeby był taki duży łuk tych traw, ale to bym musiała, tak wiecie, po tą trawę się przejechać jeszcze z kilka razy porządnie. I tutaj mam... Oj, popijam się o rzeczy. Mam na razie, rozkładam... No sami zobaczcie, rozkładam te rzeczy. Mam wszędzie bałagan. Na filmie to tak nie wygląda, ale tutaj jest ciasno w tej chwili od wszystkiego. No i tutaj mam takie zebrane trawy, ułożone mniej więcej tak, żeby zrobić taką dekorację na ścianie, jeszcze taką boho. Ale to później. To już tylko tak zrobiłam, żeby one zupełnie nie wyschły, bo one były jeszcze takie elastyczne, mokre. Te z Polski były już suche, ale to nic. Ale te, które ścięłam, to chciałam, żeby jeszcze się ewentualnie wyginały, zanim je zostawię, bo potem to by się po prostu tylko kruszyły. Jeszcze wam szybko powiem, a propos Netflixa, oglądam sobie ostatnio serial, który zaczęłam oglądać z Peterem, ale Peter wysiadł po pierwszym sezonie, powiedział, że nie interesuje go to dalej. Serial się nazywa Manifest,
W Polsce był przetłumaczony jako coś innego, zaraz wam powiem. W Polsce ten serial jest przetłumaczony jako Turbulencja. I słuchajcie, on jest takim serialem, który jest zły i dobry w jednym. Bo to jest coś takiego, co podejrzewam, żebym nie oglądała, ale ten ma tak ciekawą historię, że mnie zupełnie mnie wkręcił, bo na początku oglądasz i zastanawiasz, czy to gra aktorska jest taka zła, czy o co chodzi, ale mówię, jakoś tak ta historia jest rozwinięta, że wciąga. I jest aż 4 sezony tego. Na początku myśleliśmy, że tylko jeden, a potem jak zwróciliśmy uwagę, to jest aż 4. Na Netflixie jest u nas dostępny chyba tylko 1 i 4. W Polsce gdzieś tam jest tylko 2 i 3, coś takiego. Ale ja mam VPN, także łączę się z Ameryką, mam wszystkie 4 sezony na Netflixie, także spoko, jestem już na 4 sezonie. I ten sezon już jest trochę inny niż poprzednie. No, nie będę wam spoilerować, dalej mi się podoba. Jest inny, nie że gorszy, tylko jest taki trochę ciemniejszy, może tak. Troszkę tak. No, bo leciał sobie zazwyczaj w tle, ja mam go na słuchawce, coś tam robiąc, a historia zaczęła się robić na tyle skomplikowana, że zaczęłam trochę więcej uwagi poświęcać, żeby widzieć, co się dzieje, także to jest plus. Później. Wczoraj nie miałam jakoś. Wczoraj byłam zmęczona. Wczoraj był nie mój dzień. Byłam zmęczona, jakaś taka podnerwiona i nie chciało mi się nagrywać. A dzisiaj mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo właśnie wczoraj też miałam pojechać do studia, a właściwie jadąc musiałam też zahaczyć do sklepu. A jak zahaczyłam te sklepy, to już się zrobiło tak późno, że mi się nie chciało już jechać, więc wróciłam do domu. Ale słuchajcie, teraz znowu jadę właśnie do innych sklepów, bo nie znalazłam tego, czego potrzebuję. Także myślę, że zabiorę was ze sobą. No, potrzebuję kupić czerwone koce, jakieś poduszki świąteczne. Mam bardzo dużo kartonów do zapakowania, ale papier, który mam, ma wzory, a ja nie przepadam za wzorami. Wprawdzie są delikatne, ale chciałabym kupić może szary papier. Zobaczę może jeszcze jakąś wstążkę, bo wzięłam całą pudełkę wstążek, nie mam czasu na tym myśleć, ale mam tyle rzeczy do noszenia na górę, że już naprawdę strasznie dużo pracy trzeba włożyć, żeby przygotować takie rzeczy. To znaczy, może nie trzeba, ale ja strasznie dużo wkładam, całe serce idzie w te scenki świąteczne i no, także nie ma co dalej siedzieć i jęczyć, tylko lecimy. Byłam w The Ranch, tam, Boże, przepiękne są te dekoracje. Ja, słuchajcie, zobaczyłam taki telewizor, co prawda z taką pozytywką w środku, ale był normalnie 3D, taki wiecie, no jak telewizor, jak zabawka, w sensie duży, nie że jakaś tam plakieta taka na, wiecie, na półkę czy coś. No i od razu napisałam do Petera, że zobacz, bo on wiedział, że ja szukam takiego telewizora. Szukam takiego telewizora vintage, ale to jest po prostu mission impossible praktycznie. A to dosyć mocno przypomina. Co prawda jest napisane Merry Christmas na dole, ale to nie ma znaczenia. Tak samo to coś w środku też można zakryć. Ale słuchajcie, no i nie mogłam znaleźć ceny tego. Napisałam do Petera. Właśnie wysłałam zdjęcie tylko i w międzyczasie zahaczyłam o panią z obsługi, żeby mi sprawdziła, ile to kosztuje, bo nie było właśnie ceny, bo oni się dopiero składają w tym sklepie na półkach.
No i słuchajcie, się okazało, że kosztuje 40 funtów. Taki obok był Santa Mikołaj, który kosztował 89, więc ja się spodziewałam, że to będzie gdzieś koło stówki. No i ona zeskanowała i powiedziała, że właśnie 39,99, a potem jak podeszłam do tego pudełka, którego ona zeskanowała, to zobaczyłam, że na nim jest cena 80 funtów. Powiedziałam o tym Peterowi, a ten do mnie tylko odpisał: sprawdź swoje konto. Przelał mi kasę na to, żebym sobie mogła kupić ten telewizor, coś ja bym go i tak wzięła, jak się okazało, że kosztuje 40, a nie 100. Także super, nie mogę się doczekać, żeby otworzyć z tego pudełka. Wziąłam to samo pudełko, zdrapałam tę cenę, tak na wszelki wypadek, jakby sobie na przykład, wiecie, coś by było, że ale coś tam jest chyba nie tak. A teraz mam kawę i idę do Kory do pracy, mam dla niej też lunch. Idę na chwilę do niej do pracy, wypijemy sobie kawę i będę spadać dalej. Muszę jeszcze pójść do Funciaka, zobaczyć jakieś może dekoracje na choinkę, bo te moje choinki w studiu są takie gołe i wesołe, właściwie gołe i smutne, chcę, żeby były wesołe. I dlatego jeszcze skoczę do Funciaka przed studiem. Ale mam strasznie wypełniony samochód, a właśnie ostatnio miałam taki nieprzyjemny incydent z kradzieżą z auta i dlatego nie chciałabym zostawiać zbyt dużo rzeczy w środku na zbyt długo, dlatego będę się spieszyć. Przez to, ile mam rzeczy w samochodzie i ten ostatni incydent, nie mogę się w ogóle rozluźnić, więc powiedziałam Korze, żeby przyszła do mnie do studia po pracy, bo kończę za godzinę. Ja też nie mam czasu na nią czekać, a wiecie jak to jest. Jeszcze poczekam 15 minut, to będzie mnie pytać, czy ją odwiozę. I w normalnych warunkach byłoby ok, ale ja dzisiaj jestem na wariackich papierach. Muszę pojechać jeszcze po benzynę. I tak myślę, że chyba pojadę najpierw do studia, zostawię te rzeczy, bo naprawdę czuję się niekomfortowo właśnie. Mam zbyt dużo ważnych rzeczy w samochodzie właśnie, tak jak powiedziałam. No właśnie, ostatnio miałam taką sytuację, słuchajcie, że z samochodu, z bagażnika wyciągnęli nam torby z narzędziami Petera i nie stłukli nam żadnego okna. Samochód był też zamknięty, ale drzwi musiały być po prostu niedomknięte i no i udało mi się. Torba sama w sklepie kosztuje, sama torba na narzędzia 160 funtów, także pełna narzędzi, na szczęście nie power tools, bo Peter mnie poprosił przed wyjściem, to było takie dziwne w ogóle, tego samego dnia przed wyjściem do pracy mnie poprosił, żebym wzięła te dwie jego, bo on używał Jeepa, bo van jest w naprawie, żebym wzięła dwie wiartarki do domu, no a skrzynkę z narzędziami zostawiłam w bagażniku, no i to była jej ostatnia podróż w tym samochodzie. Jednak podjechałam od razu do Forcia, no bo dosłownie stacja benzynowa jest praktycznie tutaj i latać tam i z powrotem też bez sensu, a moja logika jest taka, że zaparkowałam się między samochodami tak, żeby nikt nie miał w ogóle poczucia łażenia i sprawdzania, więc nie powinno być nic złego. Zresztą do tej pory nie miałam takiej schizy, dopiero po tym, co się wydarzyło ostatnio, a to też nie było właśnie tak w biały dzień na parkingu pod, wiecie, Azdą, więc dobra, lecę szybko do Funciaka, zobaczymy, co tam jest. Słuchajcie, byłam w studiu, zostawiłam rzeczy, sprawdziłam, nie mam świateł, a cholera wie, co z nimi zrobiłam, a wyświadczyłam sobie prawdziwą niedźwiedzią przysługę, wkładając je gdzieś w łatwiejsze miejsce. Jestem w studiu, musiałam pojechać po światło, jak już wam mówiłam, ale już rzuciłam, Kora do mnie dojechała z pracy. I no co, będę się zabierać do doskonalenia moich scenek. Powiem wam, że rośnie to we mnie, bo mówię, na sam początku, jak to zaczęłam układać, to miałam trochę takich lęków, czy dobrze zrobiłam, że tak robię, ale rośnie to we mnie. Pokażę wam, co kupiłam. Tą dekorację, o którą wam wcześniej mówiłam. Kora mi tutaj pomaga, ma swoje stanowisko. Spójrzcie, ile zrobiła już. Wow.
wcześniej, już jest wieczór, dwa dni później. Zapomniałam nagrać wcześniej. Zrobiliśmy dzisiaj zdjęcia testowe. Powiem wam, że robienie zdjęć swoim własnym dzieciom jest na maksa stresujące, na maksa. To dlatego, że po prostu dzieci czują się na tyle komfortowo, że po prostu cię ignorują. Zwłaszcza jak jest jakiś setup, jakaś scenka, to mi się to tak bardzo podoba. Słuchajcie, jest tak strasznie wietrznie dzisiaj, że się zastanawiam, czy mi nie otworzy okna na oścież. Bo mi się całe okno mi się trzęsie, jak mam zasłonięte zasłony. Zobaczcie. Nie wiem, czy widać, ale wieje tak, że wszystko mi się trzęsie. Pewnie będę musiała zamknąć, chociaż ciepły jest taki wiatr fajny. No ale dobra, do rzeczy. Chciałabym się już z wami pożegnać, bo te vlogi są takie na maksa długie i pewnie nudne. Chociaż mam nadzieję, że nie, że zostaliście ze mną do końca. Jeżeli tak jest, to zostawcie mi jakiś komentarz, a czego nie. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem właśnie żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa.